Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco. Wasze zdrowie. Pogadamy dzisiaj o upałach. Powiem Wam, że ja już mam serdecznie czasami dosyć tych upałów. Lubię ciepło, ale to co się dzieje ostatnio, to jest jakaś makabra. Ja wracam wieczorem i mam normalnie łydki spuchnięte. Stopy mi puchną, nie mam siły. Jestem po prostu przemęczona już tymi upałami, naprawdę już mam serdecznie dosyć. Dzisiaj już jest troszeczkę chłodniej, więc da się żyć. Natomiast mamy alert pogodowy, były straszne burze, straszne wichury i tak dalej, wiadomo. Dwie dziewczynki, niestety się dzisiaj rano dowiedziałam, że dwie dziewczynki, nastolatki, tam 13-14 lat dziewczyny miały, umarły po prostu przygniecione drzewami na obozie harcerskim, dwie harcerki. Także to jest coś strasznego. Współczuję, bardzo, bardzo współczuję rodzicom. Nie wyobrażam sobie tego, ale to jest no, coś takiego, co musiałam Wam wspomnieć, bo na pewno o tym słyszałyście. Cały dzień od rana o tym mówią. Musiałam przestawić aparat, bo chyba coś ciemno się robi. Znowu zacznie padać pewnie. Więc dziewczyny, naprawdę uważajcie na siebie, uważajcie na tą pogodę, bo jest okropnie. Ja też zwracam uwagę na to, żeby dzieciaki były tutaj blisko domu, żeby w razie czego musiały, mogły od razu do domu przybiec. Także to jest bardzo ważne, szczególnie jak się mieszka gdzieś poza wielkimi miastami. Dzisiaj zajmiemy się upałami, bo na pewno wrócą na 100%. Pokażę Wam, jak ja sobie radzę. I to jest właśnie pierwsza rzecz. Piję nie tyle, że wodę, to piję Coca-Colę. Jak jest bardzo gorąco, żeby się nie odwodnić, bo wodę, jak na przykład bardzo dużo wody będziemy piły, to nie dość, że brzydko mówiąc, wysikamy z siebie po prostu tą wodę. Ona przez nas przeleci i do tego wypłucze nam wszystkie te pierwiastki, mikroelementy, potas i tak dalej, więc to nie jest aż takie zdrowe. Trzeba wodę pić, ale też nie samą wodę, no już bez przesady. Ja, żeby się nie odwodnić i moja rodzina pijemy Coca-Colę. Rzadko pijemy Coca-Colę, naprawdę rzadko, ale jak są upały, to właśnie, żeby się nawodnić, pijemy kolę. I tutaj mam jeszcze kostki lodu. To jest mój sposób na to, żeby właśnie się ochłodzić. Kolejna rzecz, wiatrak. Oczywiście mam taki mały klimatyzator, znaczy mały, no taki normalny klimatyzatorek mamy, po prostu przenośny, tylko że on jest w salonie. I jak jest naprawdę bardzo gorąco, dzisiaj akurat nie działa, bo dzisiaj jest w miarę jeszcze ok, ale normalnie jak są upały, to tam włączamy go, ochładzamy sobie mieszkanie, a na noc właśnie ustawiamy tutaj, otwieramy okna, żeby przewiew był to najważniejsze i ustawiamy sobie ten wiatraczek tutaj, żeby na nas dmuchał. To jest kolejna rzecz. I jeszcze oprócz tego śpimy nie pod kołdrą, nie pod pierzyną, tylko po prostu pod samą poszewką. To też bardzo dużo daje, żeby się ochłodzić trochę w tej nocy. Więc czekajcie, bo jestem sama w domu, a słyszę, jakby ktoś chodził. Musiałam zamknąć balkon, bo jestem. Mieszkamy na parterze i trochę się czasami boję, że tutaj może ktoś wpaść. Nieproszony gość. Nawet kot, bo czasami się zdarza, że kot. Ostatnio nam papuga w ogóle wleciała do domu, jakaś obca. Ale okej. Dobra, kolejną rzeczą jest taki termosik. Ja go już kilka dobrych lat temu albo wziąłam na punkty na stacji benzynowej za punkty, albo kupiliśmy przy jakiejś tam kawie czy coś, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest bardzo fajna rzecz. W kawiarniach również są takie właśnie dostępne. On nie tylko trzyma właśnie ciepłą kawę, nie tylko ciepłe jakieś napoje, ale również zimne. Tutaj wsadzamy sobie kostki lodu, zalewamy właśnie czy wodą, czy jakimś sokiem, czy czym chcemy i trzyma przez dobrych kilka godzin właśnie zimno ten sprzęt. Także jest naprawdę bardzo fajny i niezastąpiony w upały na pewno. W ogóle dzień zaczynam oraz kończę kąpielą bądź prysznicem. Z rana najczęściej jest to prysznic, zazwyczaj jest to prysznic, rzadko kiedy mi się zdarza jakąś kąpiel brała rano, a wieczorem jest to kąpiel, ale też nie gorąca, tylko taka, wiecie, normalna, umiarkowana woda. I zaczynam właśnie od umycia swojego ciała, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, bo wtedy się schładzamy na cały dzień, znaczy może nie na cały dzień, ale na kilka godzin jesteśmy schłodzone, żebyśmy się po prostu przemyły to swoje ciało po nocy. I oczywiście antyperspirant, który jest świetny, w ogóle nie używam perfum, jak jest gorąco, bo nie dość, że jest gorąco, to jeszcze dusi mi ten zapach. Jakikolwiek zapach, nawet najpiękniejszy, potrafi mnie po prostu duszyć, męczyć i boli mi głowa. Używam sobie antyperspirant, on jest bardzo fajny, on zapach lilii wodnej, to jest fa. Bardzo ładny zapach, taki odświeżający, ale lekko kwiatowy, taki delikatny, subtelny, dziewczęcy, bardzo, bardzo fajny, naprawdę super. Ja nie mam ogólnie...
nie mam problemu z potliwością jakąś nadmierną, nie śmierdzę, nie wiem jak to zabrzmi, ale wiecie o co chodzi, więc nie muszę mieć jakichś nie wiadomo jakich blokerów używać, jakichś dezodorantów specjalnych i tak dalej. On mi w zupełności wystarczy, od rannego po prostu prysznica do wieczornej tam kąpieli czy też prysznica, w zupełności mi to wystarczy. Także ten bardzo, bardzo fajny zapach, bardzo przyjemny też, nie brudzi mi ubrań ani nic, nie klei się jakoś za specjalnie, trzeba troszeczkę czasu dać mu, żeby się tak ładnie wchłonął w skórę, można potem delikatnie tam papierem sobie przetrzeć, żeby się nie kleić już na pewno, także takie dezodoranty też są bardzo ważne, tak jak mówię, żadnych perfum, absolutnie. Jeśli chodzi o ciało, ogólnie, bo nie spadłam z krzesła. Jeśli chodzi o ciało, to mam tutaj dwie rzeczy do pokazania. Balsam, który bardzo mi się dobrze sprawdza właśnie w upały, ponieważ on się fajnie wchłania, a do tego no po prostu jest czysta przyjemność go używania, ponieważ on pachnie mandarynkami, takimi najprawdziwszymi mandarynkami, świeżo obranymi skórkami pomarańczy, no przepięknie, przepiękny ma zapach, taki iście letni, do odświeżenia, super. To jest Armed balsam do ciała, ujędrniająco wzmacniający, on po prostu bardzo dobrze się wchłania i pięknie pachnie. I tyle. I fajnie też nawilża, ja tam nie mam żadnych suchych skórek po używaniu jego. Także dobrze mi się sprawdza naprawdę. A kolejna rzecz, którą czasem używam, ale to jest rzecz, którą najczęściej stosuje się, jak się na przykład poparzysz promieniami słonecznymi, po prostu spalisz sobie skórę na słońcu. Używa się żelu aloesowego. Ja go nie używam na ciało, ale pokazuję, ponieważ mam taki produkt, używam go na włosy, tylko i wyłącznie na włosy. Czasami gdzieś tam na jakąś skórę ciała, ale to rzadko mi się zdarza. Najczęściej po prostu ląduje na włosy i to też nieduże użycie jest. Ale wiem, że dziewczyny sobie chwalą właśnie żele aloesowe. Ostatnio są bardzo modne. Także to też jest fajna rzecz, jak się szczególnie poparzymy po prostu słoneczkiem. Tak? Właśnie jeśli chodzi o słoneczko. Ja w tym roku postanowiłam się nie opalać, opalałam się, muszę się przyznać, ze 3 czy ze 4 razy po prostu w ciągu tych wakacji. Leżałam sobie tam godzinkę, dwie godzinki, ale to też jak ja opalam się po prostu na słońcu, to nie robię tego do południa, chciałam powiedzieć do północy, do południa, tylko gdzieś koło po 15, 14:30 do, nie wiem, tam do 16, 17, coś takiego. Więc w takich godzinach nie cały czas, nie leżę plackiem tam przez 3 godziny bez przesady. Po godzince na przykład, ale to też, tak jak mówię, zdarzyło mi się może ze 3-4 razy po prostu w ciągu tych wakacji. Na początku w czerwcu, potem miałam długo przerwę, potem może z raz sobie poleżałam, tak wiecie, żeby się troszeczkę przybrązowić, może tym naturalnym słońcem, żeby tę witaminę D trochę do organizmu dać i tak dalej. Ale tak normalnie, jeśli chodzi o opalenie, opalam się tylko i wyłącznie produktami takimi samoopalającymi. Do tej pory używałam, zrobiłam Wam ogólnie oddzielny filmik na temat moich ulubionych, najlepszych, dla mnie przynajmniej samoopalaczy, więc będziecie miały tutaj na górze, podlinkuję Wam. Ale na tą chwilę na ciało używam sobie tego produktu. To jest Liren brązująca mgiełka. Nie używałam jej przez ostatnie kilka co najmniej dni, więc opalenie dni z nami trochę zeszła. Ale jeśli chodzi o twarz, o dekolt, to cały czas używam sobie tego produktu. On jest bardzo wydajny, muszę Wam powiedzieć. I się go zmywa tam po godzinie na przykład. Ja go trzymam około godzinki, półtorej godziny na sobie, potem zmywam i mam święty spokój po prostu. Użyłam go na dekolt. Widzicie, że mam opalony. Nie mam nic na dekolcie, żadnego podkładu, nie nic. To jest tylko i wyłącznie ta opalenizna po tym. I na twarz. To jest kolejna rzecz, jak sobie radzę. Może nie radzę sobie z upałem, ale radzę sobie po prostu z brakiem opalenizny. Bo wiecie, no jak jest gorąco, musimy się rozebrać, bo nie wyjdziemy sobie w drugim rękawie i w drugich spodniach, bez przesady. Więc chcemy to ciało pokazać, więc ono... No, nie musi, ale fajnie by było, jakby było troszeczkę takie właśnie przybrązowione, żebyśmy nie wyglądały jak córki młynarza. Także tamte rzeczy są naprawdę bardzo fajne do tego. Kolejną rzeczą, to co Wam muszę powiedzieć, jeśli chodzi o twarz, jeśli chodzi o pielęgnację ogólnie twarzy, na wieczór używam różnych innych zamiennych kremów, czy tam ser, ale takich troszeczkę cięższych, ale nie też jakichś bardzo, bardzo ciężkich, nic mi takiego nie używam, żadnych kwasów, żadnych migdałowych, jakichś takich innych rzeczy, nie używam tego w ogóle na lato, a jeśli chodzi o dzień, bo dzień jest najważniejszy, jest najcieplejszy, najbardziej doskwierający, doskwiera nam upał, więc wtedy sobie używam po toniku, bo używam sobie tonik,
ten męczę cały czas. Może nie męczę, bo bardzo lubię, więc z przyjemnością go używam codziennie rano i wieczorem. Na niego nakładam sobie serum, już mam tu końcówkę, muszę sobie rozejrzeć się za jakimś innym, kolejnym serum, który się fajnie wchłania. To jest serum kolagenowy, właśnie Gold Collagen Serum z 24-karatowym złotem od Glee Skin Care. Bardzo fajny produkt, naprawdę dobrze mi się sprawdził. To tak, a jeśli chodzi o kremik, który też fajnie się sprawdza, fajnie się wchłania, to jest ten z Sorai, taki zielony, żelowy po prostu krem. Też bardzo fajnie, przyjemnie pachnie, odświeżająco i tak jak mówię, wchłania się, działa bardzo fajnie, także ja nic na dzień nie potrzebuję takiego, wiecie, gęstego i odżywczego. Czekajcie, bo ktoś mi się włamuje. Jestem z powrotem, starszy syn z mężem wrócili do domu, więc znowu jestem nie sama. Dobra, mam tutaj zeszyt i wypisane wszystkie rzeczy, które tutaj mam pokazać, powiedzieć. Kolejną rzeczą, tak jak Wam mówiłam, wspominałam, że strasznie puchną mi łydki, jak jest gorąco. Myślę, że każda, większość w sumie z nas ma tak. To nie jest nic, nie wiem, jakieś odkrążenia, czy tam, tak mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego, po prostu jest gorąco. I się męczymy, łazimy po tym dworze. Ja bardzo często w butach na obcasach, w szpilkach chodzę, także no niestety te nogi się męczą, więc moim wybawieniem, po prostu niesamowitym wybawieniem są dwa produkty, szczególnie jeden. Spray do stóp. Chłodzący spray do stóp. To nawet nie chodzi o to, że jakiś tam brzydki zapach, że śmierdzą, że się pocą, że coś tam. Tylko dziewczyny, jakie to jest przyjemne, jakie to jest chłodne, zimne, jak sobie tą stópkę tak weźmiemy, spryskamy właśnie tym. Ja bez kapci teraz siedzę tutaj. To jest po prostu ukojenie niesamowite. Uwielbiam go i przede wszystkim też bardzo ładnie pachnie, odświeża stopy. Także i też do butów się nadaje, buty też nam się przepocają niestety, więc szczególnie trampki jakieś, wiadomo, więc takie coś naprawdę bardzo fajnie się przydaje w upały i do stóp też bardzo fajnie, tak jak mówię, że chłodzi i tak dalej. To jest Nivelation od Farmony, firma, która wyskakuje nam wszędzie, nawet z lodówki, ale naprawdę się fajnie sprawdziło. To się u mnie bardzo fajnie sprawdziło i mam jeszcze drugi produkt właśnie z tej firmy. Ja zazwyczaj, znaczy może nie zazwyczaj, ja nigdy, też nie nigdy, rzadko kiedy mi się zdarzało używać oddzielnych kremów do stóp. Rzadko mi się zdarzało używać oddzielnych produktów do stóp. Jak się balsamuje całe ciało, to i stopy sobie tym samym balsamem robię. Smaruję, wiadomo, całe ciało po prostu. Odtąd, bo nawet szyję i dekolt smaruję balsamem, potem nakładam normalną pielęgnację co na twarz, to też na szyję, na dekolt, ale zawsze jak balsam nakładam, to na całe ciało, odtąd do stóp. A ostatnio używam sobie tego produktu, również z tej samej firmy Nivelation od Farmony. To jest taka pianka, to jest bardzo ciekawy, bardzo fajny produkt, którego po prostu lubię używać, bo jest śmieszny, bo jest ciekawy. Nawilża tak samo jak nawilżają balsamy czy jakieś inne kremy do stóp, ale tego się po prostu przyjemnie stosuje, bo zobaczcie, to jest taka pianka, robi się po prostu biała i się wkremowuje w stopy. I muszę Wam powiedzieć, że to troszeczkę może nie tyle, że chłodzi, co daje taki bardzo fajny, przyjemny orzeźwienie może stopom, ale też wchłania się. I jak ja spryskam sobie właśnie stopy tym produktem, to nie ślizgają mi się stopy w butach. Po prostu jak na przykład mam obcasy, to jak czasami nałożę sobie jakiś krem albo balsam, który jest bardziej treściwy, to po prostu stopy mi się ślizgają tam po tym, po podeszwie. A tutaj nie mam tego problemu. Po prostu on jest tak jakby, taki tępy się robi. Wiecie, jak się nakłada go, to jest taka jakby tępość. Więc te stopy się naprawdę tak przyklejają wręcz do tej powierzchni. Także bardzo fajnie mi się to sprawdziło. Nawilżający właśnie taki kremik. Ja też nie mam jakiegoś ogromnego problemu, nie wiem, tam z przesuszeniem stóp, ani nic takiego. Też bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy ścierały martwy na skórek, żebyśmy peeling robiły tych stóp, bo wiadomo, jak teraz jest upały, chodzimy w sandałkach, to, no, te stopy są takie, wiecie, odkryte, mają kontakt i z piaskiem, i z jakimiś innymi rzeczami, więc one się robią od razu automatycznie troszeczkę twardsze, więc musimy to ścierać i no, ten produkt mi się bardzo fajnie sprawdził, bo po prostu nogi mi się nie ślizgają po nim. Jeśli chodzi o resztę, na przykład jak wracam do domu, od razu automatycznie zmywam makijaż. Od razu. To jest, no nie chodzę po prostu po domu z makijażem. Męczy mnie to, ogromnie mi to męczy, to już nawet nie zwracam na to uwagę, czy nie wiem, tam szkodzę swojej skórze, czy nie. To nie o to mi chodzi, tylko po prostu jest to dla mnie męczące, bo nie mogę się ani oprzeć jakoś, ani podrapać, ani nic. Czuję, jak ta moja skóra jest taka, wiecie, obklejona tym wszystkim, więc
lubię zmyć całkowicie makijaż, nałożyć sobie tonik i przez godzinkę pochodzić po prostu z całym tonikiem. Bez żadnego kremu, bez żadnego serum i tak dalej. Najczęściej po prostu coś pod oczy nakładam, bo tam ta skóra jest najdelikatniejsza, ona się też nie poci, nie wydziela serum. Teraz mi bateria padła. Chciałam tylko powiedzieć, że skóra pod oczami nie wydziela sebum, jest sucha, więc ona nam się tam nie przetłuści, wiecie o co chodzi. Więc nakładam sobie krem pod oczy, a jeśli chodzi o twarz, daję jej czas, żeby ona sama zaczęła jakby, nie wiem, odbudowywać się, żeby zaczęła pracować, tak jak moja mama, jak mam słaby wzrok, bo ja powinnam okulary nosić. I moja mama mi zawsze powtarzała, że okulary trzeba nosić przez cały dzień, ale dawać oczom na przykład godzinkę, żeby one same pracowały, żeby one się nie rozleniwiły, wiecie o co chodzi. No, tak mi zawsze mama powtarzała, więc jeśli chodzi o skórę, mam to samo zdanie, że trzeba jej... Czasami też robi tak, że raz w tygodniu na przykład na noc sobie nie nałożę nic oprócz tonika. Tylko tonik na twarz i to wszystko. I kładę się do łóżka. Po pierwsze, moja skóra wtedy oddycha, daje jej możliwość pracy, możliwość takiej, wiecie, samodzielnej regeneracji, nauczenia się tego, żeby się regenerować sama, żeby sama wytwarzać ten kolagen i tak dalej. Po prostu raz w tygodniu sobie daję jeden dzień, kiedy nakładam tylko i wyłącznie coś pod oczy i tonik i to wszystko. Więc jeśli chodzi o upały, bo teraz wracamy do upałów, nakładam sobie tonik, coś pod oczy i godzinkę chodzę tak po prostu sotę. Tak jakby. Dopiero potem nakładam jakiś krem, jakąś maseczkę, bardzo często też maseczki, jeśli chodzi o maseczki w ogóle, jeśli chodzi o peeling, ja potrzebuję nawet przy skórze suchej, a co dopiero skóra na przykład mieszana bądź tłusta, potrzebujemy bardzo mocnego oczyszczenia skóry, to po pierwsze. Ja tutaj używam peeling, robię sobie 2-3 razy w tygodniu nawet, ojejku, spada mi tu. Robię sobie przynajmniej 2-3 razy w tygodniu peeling z biochemią Rody. Ja go łączę z różnymi rzeczami, czasami nawet z zwykłym żelem takim do mycia twarzy. To jest taki peeling drobnoziarnisty. Mam go już tutaj niedużo, to było to sporo opakowanie i powiem Wam, że on jest naprawdę wydajny. Jego nie trzeba dużo, żeby sobie ładnie tam rozpracować na twarzy i on jest dość mocny. Naprawdę porządnie zdziera martwy na skórę, więc ja sobie robię peeling 2-3 razy w tygodniu. Zazwyczaj właśnie jak wracam do domu, zmywam makijaż, robię sobie peeling, potem jakąś maseczkę na przykład nakładam i tak dalej. Jeśli chodzi o maseczki, mam tutaj jedną maseczkę, którą bardzo ostatnio często używam. To jest maseczka z Mincer Pharma i ona jest rozświetlająca, maska w kremie do twarzy i ją się nakłada, odczekuje się tam na przykład, nie wiem, pół godzinki, godzinkę w niej pochodzę, a potem to, co jeszcze mi gdzieś tam zostanie, to ja sobie po prostu to wcieram albo wycieram wacikiem czy tam papierem toaletowym, sobie ścieram ze skóry. Czasami zdarza mi się zmyć tą maskę, ale bardzo rzadko, najczęściej ją po prostu zostawiam tylko, żeby jej nadmiaru nie było na twarzy, bo boję się, że może mnie pozadychać, o to chodzi. Więc ja w niej pochodzę sobie, żeby tą skórę tak nawilżyć właśnie, ale drugie maseczki, które bardzo fajnie mi się sprawdzają i szczególnie właśnie na upały, bo to są te maski w płatach, miałam różne, bardzo dobrze mi się sprawdziła maska z Dr. G. Takie nieduże opakowanie, biała cała i z niebieskimi tam, nie wiem, kreskami, czy niebieskimi napisami i tak dalej. Nie pamiętam, jak ona dokładnie była, czy to kolagenowa, czy co, bo ja ją wyrzuciłam. Już nie zbieram rzeczy do Denka, bo to nie miało sensu. Ja uzbierałam, dziewczyny, 3 takie wielkie wory po prostu swoich kosmetyków. Naprawdę bardzo długi czas odkładałam, ale tego filmiku nigdy nie nakręciłam, także ja ją po prostu wyrzuciłam i już nie zbieram. Bo mnie to jakoś nie wychodzi, nie umiem nagrywać Denek chyba. Nie wiem, nie mogę się do tego zebrać, więc bez przesady już nie będę tego trzymać. A jak coś jest fajnego bądź nie, to ja Wam po prostu mówię to na bieżąco w filmikach, więc nie ma sensu. Mam tutaj dwie maseczki, które są jeszcze nieużyte. Pierwsza z nich, miałam taką maskę z Airbiotiki też, węglową. Nic specjalnego, naprawdę, nie zachwyciła mnie ani żadnego oczyszczenia, bo tamta była oczyszczająca, jakaś zwężająca pory. Nic takiego kompletnie nie zauważyłam, naprawdę. Zwykła maska, taka lekko nawilżająca, nawet z dużego nawilżania po niej nie było. Mam tutaj taką jedną maseczkę, która jest bardzo ciekawa, z Airbiotiki. Maska się nie oczyszczająca, ta taka bąbelkująca, więc bardzo jestem jej ciekawa, też sobie zrobię. A jeśli chodzi o w ogóle Airbiotikę, bardzo lubię ich maseczki, tylko akurat tamta z węglem mi się nie sprawdziła zbytnio. A tutaj mam jeszcze taką wielką maskę z Glee Skin Care, czyli z tej samej serii, co mam serum. I też jestem jej ciekawa. To jest taka złota,
kolagenowa chyba maseczka. No nie wiem, bardzo, bardzo ciekawa. Ciekawa jestem, jak ona się sprawdzi, więc też sobie będę je robić. I to jeśli chodzi o oczyszczanie, to na pewno mocno oczyszczam właśnie swoją skórę, daję jej odpocząć, daję jej odetchnąć, żeby ona się zregenerowała sama i tak dalej. Nawilżam ją też bardzo porządnie, nie opalam kompletnie, opalam tylko tymi samopalaczami i tak dalej. Nakładam sobie na dzień bardzo delikatne serum, bardzo delikatny krem, żeby tej skóry po prostu nie obciążać, żeby on mi nie powysypywało, bo może tak się dziać. Jeśli mamy za dużo pielęgnacji, musimy po prostu słuchać swojej skóry. Jeżeli mamy skórę suchą, to potrzebujemy tego nawodnienia tej skóry. Ale jeśli mamy skórę na przykład taką, która już nie potrzebuje, nie ma suchych skórek, bardziej się przetłuszcza i tak dalej, to dajmy jej troszeczkę odetchnąć, jakie jest moje zdanie. Ale okej, jeśli chodzi o na noc, ta pielęgnacja jest zupełnie inna, ja mówię o dniu. Jeśli chodzi o noc, no to nie ma takich bardzo wielkich upałów, dajemy sobie radę, śpimy i tak dalej, więc wiecie, o co chodzi. Chodzi mi o dzień. I tak jak mówię, zmywam makijaż po przyjściu do domu kompletnie. Robię sobie czasami peeling tam 3 razy w tygodniu, dajmy na to. I od tego powinnam chyba zacząć. Ponieważ jak przychodzę do domu, to pierwszą rzeczą, którą robię, to nawet nie zmyć makijażu. To za chwilę potem robię. Najpierw na włosy nakładam sobie jakąś maskę, bądź odżywkę, bądź dziewczyny nawet balsam do ciała. Czyli robię takie zwane, nie wiem, kremowanie. Olejków rzadko kiedy ostatnio nakładam. Nie wiem, czy ja mam jakieś oleje w domu teraz? Chyba nie, mam tylko ten taki ze Smashboxa olejek do twarzy, ale to nie będę tylko na włosy nakładała bez przesady. Trochę za drogie, za tylko jest impreza na włosy. Ale bardzo często używam sobie jakichś kremów, które mi się nie sprawdziły na twarz, bądź jakichś balsamów, które są jakieś tak zbyt bogate, ale też sprawdzam, zwracam uwagę na skład, żeby za dużo jakichś wypełniaczy nie było, takich silikonów, jakichś, wiecie, różnych głupot. I żeby były jakieś właśnie olejki, jakieś masło shea czy coś takiego. Więc nakładam sobie na włosy, ponieważ włosy dziewczyny, jeżeli mamy szczególnie rozjaśniane, to jak jest słońce, to one bardzo, bardzo nam się niszczą. Bardzo nam się niszczą, naprawdę. One zarobią się od razu szorstkie, sztywne, jakieś takie, wiecie. Więc ja, jak zauważam właśnie, że te włosy już mam takie dziwne, dzisiaj mam takie szopy po prostu, nie wiem czemu. Takie się puszyste zrobiły, bo zmieniłam szampon. Zaczęłam używać szamponu z Sajosa, więc chyba to nie jest dobry sposób. Dobry pomysł na moje włosy, bo jakieś takie się strasznie... No widzicie, jak te włosy wyglądają dziwnie, tak? Więc nakładam sobie bardzo często ten balsam. To jest Cosnatura. Cosnature, nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Tutaj nic po polsku nie ma napisanego. Nie jest napisane. Ale tu na przykład na drugim miejscu w składzie jest olejek... Anus, to co to jest? Co to może być anus? No, ma dużo po prostu w składzie dobrych jakichś tam maseł, olejków i tak dalej, bo kiedyś rozszyfrowałam ten skład, ale już zapomniałam po prostu, co tutaj dokładnie jest i tak dalej. Naprawdę bardzo przyzwoity ma skład i nakładam sobie go właśnie na włosy, więc biorę sobie dość sporą ilość. Ja już zużyłam tak 3/4 tego opakowania, nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Biorę sobie tak i na przede wszystkim końcówki, tutaj przy skórze głowy nie robię tego, nie nakładam, ale na końcówki, tak mniej więcej odtąd na całe włosy nakładam właśnie jakieś czy masło, czy krem, czy nawet odżywkę, jaką teraz akurat stosuję. Włosy związuję sobie w koczek, chodzę tak do końca już cały dzień, chyba że mam coś w planach, jeszcze gdzieś wyjść czy coś, no to wtedy tak nie robię. Ale normalnie, jak już wiem, że nigdzie nie będę wychodzić, to sobie po prostu zwijam je w koczek, one chodzę cały czas z tą maseczką, żeby po prostu nawilżyć o swoje włosy, odżywić je troszeczkę, ulżyć im w cierpieniach. Więc robię tak, później myję się cała, ale nie myję głowy. Wieczorem nie myję głowy, robię to rano. I rano wstaję, biorę prysznic i potem jak wyjdę spod prysznica, to głowę nad wannę biorę i myję same włosy. Nie wiem jak tak, ja tak mam. Nie lubię myć włosów jednocześnie jak jestem czy w wannie, czy pod prysznicem. Nie wiem, jakaś jestem dziwna, ale włosy myję zawsze oddzielnie. Wygląda moja pielęgnacja w upał. Moje rzeczy takie, które mi się sprawdziły właśnie, Boże, że które mi się sprawdziły na upały. No, najważniejsze jest, żebyśmy dużo piły, żebyśmy też dużo owoców jadły, warzyw, lekkie rzeczy, nie jakieś, wiecie, makarony, jakieś ciężkie, nie wiem, mięsa mielone i tak dalej, tylko naprawdę coś takiego lekkiego, bo wtedy, uwierzcie mi, czujemy się lżej. Już
nie dość, że jesteśmy przytłoczone tym upałem, tym wszystkim, to jak się jeszcze objemy, to idziemy tylko spać. Już więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić, przynajmniej ja tak mam. Więc naprawdę staram się jeść te przynajmniej 4-5 posiłków dziennie, ale takich delikatnych, leciutkich, żeby naprawdę nie obciążyć tego żołądka i organizmu. I dużo pić, spać przede wszystkim też, chronić się przed słońcem, to jest bardzo też istotne. Nawet jak się bardzo lubimy opalać, to ile można naprawdę na tym słońcu wysiedzieć, dziewczyny. Ja w samochodzie mam klimę, współczuję wszystkim, którzy jeżdżą po mieście czy gdziekolwiek bez klimatyzacji, naprawdę. Współczuję wam, dziewczyny czy chłopaki. Ja sobie to po prostu nie wyobrażam, naprawdę, to jest coś strasznego. Ale wiem, że tak jest, ja nie zawsze miałam klimę w samochodzie, nie zawsze też miałam samochód, jeździłam i autobusami, tramwajami, jakoś trzeba było żyć. Natomiast współczuję wam, naprawdę szczerze. Więc dobra, to wszystko. A, jeśli chodzi o twarz, zapomniałam, to jest chyba najważniejsze. Bo ja tu gadu, a tu mam wszystkie kosmetyki takie do twarzy. Jeszcze nie zostały. Więc tak szybciutko, żeby już nie tracić czasu. Jeśli chodzi o filtr w tym momencie, to stosuję ten z Clinique, który ostatnio mi tam znalazłam go w Sephora Boxie. Testuję go, sprawdzam cię, również go mam na sobie. Więc to jest to. Przed nim, zanim go dostałam, to używałam sobie na zmianę tych produktów. Najczęściej tego, ponieważ on jest najlżejszy, on jest leciuteńki. To jest Luminous Sense z Giorgio Armani Creme CC, czyli Color Control. Ma SPF 35 i naprawdę świetnie mi się sprawdził. Moja skóra nie była przypieczona słońcem, wręcz w ogóle nie była opalona, jak używałam tego produktu. Także naprawdę jest świetny, kolor dwójeczka bardzo ładnie się stawia z moją skórą. Jest leciutki, jest taki, no to nie czuć po prostu, że to jest filtr, tylko to jest taki bardzo lekki krem BB, krem CC, więc bardzo lubię go. A na zmianę mam, jeżeli jest troszeczkę chłodniej, krem BB z Givenchy. On jest troszeczkę taki gęstszy, jest bardziej nabliżający. Jeżeli mamy dużo suchych skórek, mamy mocno przesuszoną skórę, to to jest po prostu wybawienie, bo to jest naprawdę nawilżające. Czuć tutaj to nawilżanie, odżywienie tej skóry, naprawdę jest przefajny. SPF 30. Uwielbiam nosić, jak jest upał, to bardzo, bardzo rzadko się maluję naprawdę, chyba że naprawdę potrzebuję gdzieś konkretnie wyjść na cały dzień, muszę dobrze wyglądać, ten makijaż mieć i tak dalej, ale najczęściej po prostu tusz na rzęsy, odrobinka korektora pod oczy i baza. Uwielbiam, dziewczyny, bazy, które są właśnie takie rozświetlające. Tu mam moją jedną z ulubionych, Barbery, która jest w dodatku taka troszeczkę brązowawa. No ślicznie wygląda, o, wszystkie trzy przepięknie rozświetlają skórę, więc uwielbiam je obie trzy. Kolejna, która jest też taka lekko brązowa, bardziej brązkwiniowa, to jest AA Wings of Color. To jest moja najnowsza chyba baza, chociaż nie, te dwie moje najnowsze są. Ale tą też bardzo lubię, bardzo ją lubię, bo fajnie wygląda na twarzy, bardzo ładnie ją rozświetla. Jest taka lekko brązkwiniowa, troszeczkę wyrównuje ten pigment, tak bardzo delikatnie, może ona nie ma krycia, ale daje taki piękny blask w skórze, więc bardzo ją lubię. I tutaj moja jedna z też ulubionych baz, to jest baza, która już nie ma żadnego takiego ciemnego pigmentu, wręcz taki delikatnie rozjaśniający, rozświetlający. A ona też rozświetla właśnie pięknie skórę i przepięknie pachnie cytrusami, jakimiś takimi... Taka cytrynka świeża, no bardzo ładny ma zapach i też przepięknie właśnie i nawilża, bo ona też nawilża. Ta nawilża, ta moim zdaniem też troszeczkę nawilża, a już mniej, ta jest bardziej nawilżająca. A tej praktycznie nie czuć na skórze, też odrobinę coś tam czuć, ale ta moim zdaniem najmniej nawilża twarz. Jest najmniej taka odczuwalna na skórze. Tej też nie czuć, to nie jest tak, że ją czuć, ale ona jest tak fajnie nawilżająca i taka przepięknie. Przepięknie pachnące. I mam tutaj jeszcze mgiełkę, w której też się zakochałam. Uwielbiam ją, do wszystkiego ją stosuję i też bardzo lubię sobie nią spryskać. Twarz w ciągu dnia to jest takie orzeźwienie, nawet trochę ją marnuję, ale nawet na dłonie, na ręce sobie ją używam. I to wszystko. Dobra, już więcej nie będę Wam zabierać czasu. Oczywiście okulary przeciwsłoneczne, ale nie mam jakichś takich mega fajnych okularów, więc Wam nie pokażę. I wsią. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dbajcie o siebie, uważajcie w tą pogodę, ostatnio bardzo kiepską. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Buziaczki i do następnego. Pa!